Cześć, witam Cię ponownie. Może i dawno mnie tutaj nie było, ale postawiłem sobie taki cel, że przyjadę na tą tajemniczą budowlę pod Azotami i tym razem wejdę do środka. Zrobię to dla Ciebie, mój widzu. O, taki pomysł.
Słuchaj, więc reasumując. Miejsce ciekawe, niebezpieczne, rzadko kto tu zagląda. Dalej nie ma informacji, że wchodzisz na swoje ryzyko. Głębiej się zejść już nie da. Są duże pomieszczenia, są te kominy. Tylko tyle możesz odwiedzić, wchodząc do środka. Niestety musisz mieć jakąś drobną drabinę. No ja, z uwagi na swoją kondycję, że chodzę i ćwiczę, udało mi się wspiąć do góry na tą, że tak powiem, betonową przestrzeń dwumetrową. I udało mi się podciągnąć, ale ty możesz mieć problem. Jest w środku bałagan, są śmieci. Generalnie rzecz biorąc, widać, że się tym nikt nie interesuje. A ludzi, którzy lubią atrakcje, no niestety nie brakuje, tak? I trochę adrenaliny też jest potrzebne. Wchodzisz oczywiście tutaj tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, żeby nie było, że cię nie ostrzegałem, tak? W środku, no jak to w starych budowlach, no, jest to coś.